hasło temperament. Temperament, czyli zespół, grupa, kompleks cech psychicznych albo cech układu nerwowego, tych, które zależą najbardziej od biologii człowieka. Mówimy o tym, że te cechy są wrodzone, to znaczy, że mamy je od samego początku i że są uwarunkowane genetycznie. Ale oczywiście, jak zwykle bywa w przypadku spraw ludzkich, to nie jest takie proste. Temperament zazwyczaj kojarzy nam się z tym, co człowieka warunkuje. Co takie najbardziej bazowe. Mówi się o pierwotnych dyspozycjach, osobowości. Mówi się o tym, że temperament jest najwcześniejszą bazą, bo na nim buduje się cała reszta cech. I faktycznie coś jest w tym, że temperament jest względnie pierwotny. Ale jaki on naprawdę jest, kiedy dostajemy w swoje ręce jakiegoś dorosłego człowieka albo samego siebie i próbujemy się przetestować, posprawdzać, przefiltrować te nasze różne cechy? Bardzo trudno jest powiedzieć, że to wszystko zależy właśnie od temperamentu, czyli od biologii, i niczego nie możemy z tym zrobić. Wiemy już dzisiaj po wielu dziesięcioleciach współczesnych badań nad temperamentem, że temperament ulega pewnym zmianom w toku wydarzeń. Czyli ta nasza biologia jest determinowana przez okoliczności, z jakimi się w życiu spotykamy. I jest wtórnie warunkowana. Czyli nie ma takiej cechy, która byłaby po prostu czysta i poddana czystemu badaniu. Niemniej, mimo tych wszystkich komplikacji, daje się, jeżeli o to odpowiednio zadbamy dobrą teorią, opisać człowieka w paru wymiarach, i teraz toczy się dyskusja, jakie wymiary będą najbardziej do tego opisu temperamentu właściwe. Właściwe pod względem naukowym, i tutaj na przykład jesteśmy w świecie znani z regulacyjnej teorii temperamentu profesora Strelała, która jest taką określaną na pewnych osiach z sześciu suwaków, można powiedzieć, cech, które daje się wyodrębnić u poszczególnych ludzi i które opisują to, jak szybko, jak żwawo, jak mocno, jak długo człowiek reaguje na jakiś bodziec. I pod tym względem ludzie są ze sobą porównywani. Ta teoria wiele tłumaczy i pozwala dobrze opisać różnice indywidualne pomiędzy ludźmi. Ale nam na co dzień potrzeba troszeczkę prostszych i nie tak możliwych do przesuwania dowolnego teorii. Taka najbardziej starożytna, tak zwana teoria temperamentu Hipokratesa Galena, ta, w której występują cztery główne typy: choleryk, melancholik, sangwinik i flegmatyk, mimo upływu całych tysiącleci nadal jest tą najbardziej popularną i z prawdziwym zadowoleniem słyszałam w niedawnym wywiadzie, który odsłuchiwałam z profesorem Strelałem, że on również posługuje się tym nazewnictwem. Zróbmy szybki przegląd tych teorii, które chyba dzisiaj są najbardziej popularne. Poza tą czworga typów, którą opisałam, i tą teorią regulacyjną profesora Strelała, w której opisuje się reaktywność, wrażliwość, odporność, żwawość, to jak długo trzymamy reakcję, czyli tak zwaną perseweratywność, mamy bardzo popularną obecnie teorię 16 typów temperamentu. Można sobie zrobić taki test na 16personalities.com, która posługuje się czterema głównymi wymiarami, i poza ekstrawersją, introwersją, które są bardzo często używane w różnych typologiach, posługuje się tym, w jaki sposób myślimy, czyli tutaj wbudowuje oś percepcja, czyli orientacja na faktach versus intuicja, myślenie versus odczuwanie, jako również taki sposób obróbki informacji, które zbieramy, i wreszcie posługiwanie się głównie osądem, czyli tym, co
zdolne do określenia, konkretne, kontrolowalne versus obserwacją, czyli taką otwartością na nowe doświadczenia. W ten sposób wychodzą nam już cztery wymiary. W tej podstawowej teorii Hipokratesa Galena, tam gdzie mieliśmy dwie osie i cztery typy, w związku z tym mieliśmy typ bardziej ekstrawertyczny w postaci sangwinika choleryka, bardziej introwertyczny w postaci flegmatyka melancholika oraz orientację bardziej na ludziach albo na zadaniach, na emocjach albo na tym, co poddaje się kontroli. O tym wszystkim trochę więcej opowiem w osobnym materiale. Tym, co bardzo mocno pokierowało myśleniem o temperamencie i jest niesamowicie użyteczne, jest takie proste rozróżnienie Pawłowa, że temperament to jest kompleks dwóch tak naprawdę głównych dyspozycji do reagowania, do pobudzenia układu nerwowego oraz do wyhamowania reakcji układu nerwowego. I na takim, to czy jesteśmy bardziej zdolni do tego, żeby się dawać pobudzić, żeby nasz układ nerwowy reagował, czy to, że bardziej mamy preferencję do szybkiego i sprawnego hamowania naszych odruchów i naszych pobudzeń, a może właśnie nie, może długo się rozgrzewamy do zareagowania i długo również idzie nam to, żeby się uspokoić, żeby wrócić do siebie, żeby odzyskać ten optymalny poziom aktywacji układu nerwowego, to będzie nas najbardziej różnicowało. Faktycznie dużo to wyjaśnia. Były też inne typologie temperamentu, które bardziej wiązały się z poszukiwaniem czegoś w tym, jak człowiek wygląda, jaka jest budowa jego ciała, które części ciała, jak są rozbudowane. Ale te ze względów takich na ich niejednoznaczność, też taką małą potwierdzalność w badaniach, to, że one nie są nawet popularne w takiej poradnikowej psychologii, potraktujmy to jako taką wskazówkę, że coś jest na rzeczy i po prostu one się nie sprawdzają.